Jak reaguje toksyk, kiedy cię odrzuca, a ty go nie błagasz? Zwykle się denerwują i po prostu nie mogą uwierzyć, że nie biegasz za nimi jak piesek. Ich ego zostaje posiniaczone. Stają się jeszcze bardziej źli i nienawistni wobec ciebie. Dodatkowo obwiniają cię za cały dramat i chaos, który sami stworzyli. W tym momencie popapraniec jest tak zdesperowany, że chwyci się dosłownie każdej osoby, której może użyć przeciwko tobie. Tylko po to, aby sprawić, że będziesz choć przez chwilę zazdrosny, zdenerwowany i że będziesz próbował go ścigać. Zastosuje wszystkie swoje taktyki manipulacyjne, abyś tylko nie zerwał z nim, z nią kontaktu. Jeśli zaś nadal tego nie zrobisz, nadal robisz swoje i nie gonisz za toksykiem, to jeśli obecnie jest bez kochanka, kochanki, najprawdopodobniej w końcu skontaktuje się z tobą. Tylko proszę, nie ekscytuj się, nie podniecaj się. To nie będą szczere przeprosiny ani chęć naprawy sytuacji. Odzew popaprańca, popaprańczyni będzie tylko po to, aby uzyskać od ciebie walidację, zastrzyk ego i jeszcze bardziej cię zmylić i kontrolować. Zwykle wyciągają rękę, gdy zaczynasz pracować nad sobą i czujesz się silniejszy. Kiedy w końcu decydujesz się iść dalej. I teraz cykl zaczyna się od nowa. Twoja więź traumy teraz pojawiła się ponownie. Jesteś z powrotem tam, gdzie zaczynałaś. Po powrocie po raz kolejny traktują cię jako opcję. Są egocentryczni i aroganccy. Teraz całe twoje uzdrowienie, nad którym pracowałaś, jest stracone. Twoje zdrowie psychiczne znów podupada. I po raz kolejny jesteś zagubioną duszą ze złamanym sercem. Nie błagaj ich. Proszę cię, nie chciej, żeby wrócili. Nie utrzymuj kontaktu i skup się wyłącznie na sobie i własnym rozwoju oraz samopoczuciu psychicznym.